Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym zająć się jeszcze paroma zadaniami pobocznymi. Jest tutaj na pewno jedno, którego nie mam ogarniętego i dotyczy ono tego tutaj farmera. Jest baran, cudownie. Cześć Pepe. Co porabiasz? Pilnuję owiec. I unikam kłopotów. Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka wataha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. A gdybym zabił te wilki? Ty sam? Nie wierzę już. Chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Zapomnij, to była tylko taka sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko cztery. Super, a mogę jeszcze z tobą pogadać? Pozbyłam się, no nie pozbyłam się, chłopie. Co ty gadasz? Nie chodziłam jeszcze tutaj, więc jak mogłabym się ich pozbyć? Mamy je. To są młode wilki. Młode wilki, a gryzą nieubłaganie. O, tam jest jeszcze jeden ognik, trochę polnych bestii. W sumie możemy tutaj trochę pospacerować. Właśnie, przypomniało mi się, muszę kupić wytrychy. Bo jestem trochę w tyłku. Dobra, mam nadzieję, że coś fajnego tutaj znajdę. Są owcze skóry i wilcze, nawet cieniostwora skóra. Trochę się obłowimy za nią. Jest nawet fajka. Jest kufer, tylko że on jest chyba otwarty. Jak najbardziej. Wiecie co, może i ja wyglądam komicznie z tym łukiem. Ale przynajmniej jestem w stanie namierzyć jakichś przeciwników. W ogóle mi się kojarzy, że tutaj gdzieś rośnie smoczy korzeń, ale może mi się tylko wydaje. W ogóle też nauczyłam się alchemii, więc wypadałoby coś z tą alchemią dalej zrobić. Tak w sumie. Jest ognik. Masakra. Bicie błędnych ogników jest bardzo głupie. Co ty robisz, chłopie? Okej, wlizło. Nic tu nie ma. Dobra, tam widziałam polne bestie. Najwyżej coś ominę przez przypadek. Tam jest jakaś jaskinia, która bardzo mi się nie podoba. Ale może warto? Serio, taka fajna broń. Dobra, zanim polezę gdzieś, gdzie pożałuję tego. O proszę, tutaj są rzeczy. Nie wiem, czy kiedykolwiek je w ogóle tutaj znalazłam pod tym drzewem. Jest jakaś mikstura nawet i to nie jedna. Sprawdźmy to. No nic stałego, jeżeli o to chodzi. Wracamy do Pepe. Przynajmniej jeden mały kwestik z głowy, bo właśnie pamiętałam, że go tutaj zostawiłam. Dzisiaj takie rzeczy będziemy trochę chyba nadrabiać. Pozbyłem się wilków. Naprawdę? I nosowi niech będą dzięki. Dalej jednak nie wiem, jak powiedzieć Onarowi o tych wszystkich porwanych owcach.
to wszystko wina tego przeklętego Bulka. Dlaczego wspomniałeś Bulka? To jeden z najemników. Właściwie to on miał się zajmować ochroną stada. Zamiast tego on i jego kumpel Sylwio przesiadują całymi dniami z Teklą w kuchni. Jeśli nie dostanę zapłaty, to będzie wina tego drania. Gdybym chociaż mógł mu spuścić porządne lanie. Jednak wszyscy się go boją, to prawdziwy morderca. Co tam u ciebie? Jak owce? Doszły mnie dziwne wieści. Podobno jakieś wrogo nastawione typki zajęły farmę Sekoba. Nie ruszają się stamtąd na krok. A to ciekawe. Czy mógłbym kupić owce? Oczywiście, pod warunkiem, że masz pieniądze. Jeśli... Dobra, ja nie potrzebuję aktualnie owcy. Także nie chcę. Tu była jaskinia, tylko że tam są chyba szkielety gobliny. Ja się boję, że to się może skończyć bardzo złudnie dla mnie. Ale jak już tutaj jestem, to fajnie by było pozwiedzać. Szczególnie, że i tak mi zależało na tym, żeby dzisiaj trochę pochodzić, pobić różne potworki, zwierzątka, różnych ludzi. W sumie Bulka też bym bardzo chętnie zaatakowała. Jeżeli mam być szczera. Nie, tam są zwykłe gobliny. Dałam sobie rękę uciąć, że szkielety. Szczególnie, że chyba niedaleko są normalnie tutaj szkielety. Ale jak zwykłe gobliny. To nie ma co się... przejmować. W ogóle też okazuje się, że ta zbroja z pancerzy płytek, pełzacza, będzie dużo słabsza od tej zbroi, którą mam. Dobra, to nie są wszystkie gobliny. Niczego tu nie znajdę. Lepiej się wyleczyć. Okej. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie wiem, czy zbierać z nich te rzeczy wypadałoby. Zapiszmy się, bo jeszcze chyba nie robiłam żadnego zapisu oprócz początkowego. Mamy kufer do otwarcia. Prawo, nie. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Naprawdę? Nie było warto, ale nie chcę mi się już ogarniać tego. Mam 4 wytrychy, dobra, może być. Już nie będę tak cebulić. No, są czarne. I to aż za wiele. Dobra, dobra, bo tutaj się ładnie można zablokować. Widzę, że jest naprawdę kiepsko. No nie powiem, czarne gobliny dalej stanowią jakiś tam wysiłek dla mojego bohatera. O Boże, kochany, niedobrze. Przynajmniej mają coś w sobie. Niczego tu nie znajdę. Chociaż to nie jest jakiś tam, wiecie... Kolejny kufer zamknięty. Buława drzewcowa. To się może przydać na golema. I tu jest jeszcze jeden kufer. W ogóle bym zobaczyła chętnie tą broń. No, całkiem, całkiem. Dobra, otwieramy. Prawo, nie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Okej. Dobra. Chyba wszystkie mają ten sam kod. Lewo, nie. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo. Kurna. Tam było prawo, lewo, lewo, prawo, lewo? Nie wiem. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Uff, na szczęście mi się zwróciły wytrychy. I widzę, że tutaj jest fajny mieczek pod zręczność.
Chociaż ma lepsze statystyki w Nocy Kruka. Ale to jest raczej oczywiste. Cierpię na chroniczny brak wytrychów. Jeżeli mam być szczera. Tutaj jeszcze nie byłam w tych lasach. Pomniejsze szkielety. No właśnie, tak mi się wydawało. Także na razie tam nie idę. Pójdziemy sobie w okolice, gdzie są poszukiwacze. Oni powinni mi teraz zadawać trochę mniejsze obrażenia, bo mamy niezłą ochronę przed ogniem. 45. Niby przed smoczym, ale ogólnie ogień się tutaj przydaje. Ta ochrona. Więc się przespaceruję. Jeszcze moglibyśmy pokonać Bulka wreszcie, bo ja dalej nie walczyłam ani z nim, ani z Sylwiem. A tutaj jest mini zadanie, skopać tyłek Bulkowi. Wtedy chyba Tekla też ma dla nas jakiś tam prezent. Chyba ten gulasz może nam dać, który zwiększa punkty trafień, czy siłę? Siłę chyba. Nic mnie już nie dziwi. Dobra. Chodźmy. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Hej! Doszły mnie słuchy, że masz coś do moich chłopaków. A z tego co wiem, jesteś jednym z pupilków Lee. Ostrzegam cię, wkrótce wiele się tu zmieni, a wtedy sobie pogadamy. Hej, ty. Ty i ja musimy pogadać. Czego chcesz? Myślę, żebyś nie pokazywał się na farmie. Jutro macie tu nie być, rozumiesz? Okej, zróbmy to w ten sposób. Hej. Jest coś, o czym powinniśmy pogadać. Nic o tym nie wiem. Nie zamierzam stąd odejść. Odłóż broń. No to chyba będziemy gadali o tym jeszcze raz. Odłożysz wreszcie tę przeklętą broń? No dalej! Dołóż. Dobra, jak wejdą mi kryty, to jest naprawdę fajnie. Niech ma, czego chciał. Niech ma, czego chciał. Pokazałeś mu, kto tu rządzi. No i bardzo dobrze. Gulasz. No wiecie co, wypiję sobie go od razu. Co mi szkodzi? I mięska trochę zjem. Co tam nie chcesz powiedzieć? Tego ponownie. Dawaj to. No nie! Cudownie. Zrobiłam zapis? Zrobiłam. Dobra, bo nie chcę problemów. Okej, czyli nie podnosimy nic z ziemi, rozumiem? Hej, ty! Nie zamierzam. No to chyba by... No, jeszcze raz. No dalej! Mam jakieś kryty? Pokaż mu! Gdzie mój kryt? Kurna no! Będzie miał nauczkę. Nienawidzę takich rzeczy. Nienawidzę po prostu. Hej, ty! Nie zamierzam stąd odejść. No to chyba będziemy gadali o tym jeszcze raz. Odłożysz wreszcie te przeklęty! No kurdele, co jest? No dalej! Kurdele. Dobra decyzja. Masakra. Parszywy złodziej, czekaj tylko. Tak, nie mogę podnosić mu broni. Dobrze, że zrobiłam zapis tym razem i się nie wygłupiłam. Dobra decyzja. Kurde, no! Chciałam go przeszukać. O Boże. Gotik, trzymajcie dobra mnie. Dobra decyzja. Co, ktoś się pluje? Słucham. Tak myślałam.
Dobra, no musimy zjeść mięso. Niedobrze. Hej, ty. I co powiesz? Jest coś, o czym powinniśmy pogadać. Wygrałeś, a teraz idź sobie. No i dobra. Tekla coś chyba powie teraz, mi się wydaje. Pokazałeś Bulkowi, gdzie jego miejsce, kochaniutki. Pokonanie tej opasłej świni musiało być strasznie męczące. Masz, zjedz coś. To powinno dodać ci sił. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Już nie ma. Nawet małej miseczki? Nawet miseczki. Mogę wylizać garnek? Daj spokój. Skoro tak ci smakuje mój gulasz, będziesz musiał coś zrobić, by go dostać. Co takiego? Udaj się do Sagity, wiedźmy mieszkającej za farmą Sekoba, i przynieś mi od niej paczkę ziół. Jeśli przyniesiesz zioła, ugotuję gulasz. No i dobra. Czyli musimy iść do Sagitki, jak dla mnie spoko, jak stoimy z czasem całkiem nieźle, chociaż chciałabym iść do Dextera, tak jak już mówiłam, bo tą zbroję, mimo że ona będzie gorsza, tak na 1000% z tego co patrzyłam, to będziemy mogli mimo wszystko ją sprzedać po prostu za jakieś tam pieniądze. I to powinno być mimo wszystko bardziej opłacalne niż sprzedawanie samych płytek. Bo wartość zbroi to jest chyba 450 sztuk złota. W gotiku zwykłym, w nocy kruka chyba 250 czy coś takiego. Bulko dostał to, na co zasługiwał. Dałem mu porządną nauczkę. Ta świnia zasłużyła sobie na to. Dobra. Po zadaniu złoto Diega, zbroja pełzacza. Dobra, idziemy. Tędy dojdziemy bardziej w stronę groma. Tylko, że ja powinnam się wyleczyć, zanim zacznę cokolwiek w ogóle robić. Bo tu się mogą gdzieś poszukiwacze kręcić. Tak myślałam. I tak jestem przeklęta, więc musimy sobie radzić. W sumie i tak muszę tu iść. O Boże, to są smocze zębacze. Teraz. Dobra, nie chcę się z tobą gadać, wiesz? No i teraz to są jakieś obrażenia. No daj ta spokój. Dobra, może smoczy zębacz się nam zainteresuje. Tylko oczywiście mam nadzieję, że jeden. Nie chcę więcej. Oj, nie. Nie, proszę cię, nie blokuj się tu. No, smoczy zębacz na 3 strzały to nie jest to, co widziałam w nocy kruka na pewno. Nie, jest fajnie, powiem wam już, naprawdę. Tylko, że przydałoby się tych rogów nauczyć, bo to jest strata pieniędzy aktualnie. Dobra, gram. Grahamka jest dalej u siebie. Nie, dobra, okej. Okay. Przepraszam. Przejęzyczyłam się. Fajnie się bawię. Naprawdę. Mamy bandytów. A tu nie ma żadnej skrzyni? Mi się kojarzyło, że jest. Trzymam się od tego z daleka. O, dzień dobry. Nie chcę już o tym słuchać. Bardzo mi się podoba to, że ja tych bandytów w ogóle nie muszę zabijać, nie? Wszystko jest możliwe. Nie mam czasu na takie rzeczy. Tutaj normalnie chodzą poszukiwacze i wydaje mi się, że spieprzyłam sprawę. To przecież oczywiste. Nikt nie chce tego słuchać. Okej. No to wygląda komicznie. Trzeba po prostu oddać. Doigrałeś się, wiecie co? Doigrałeś się. Oni mnie biją?
Tak. Cudownie. Jeszcze się spotkamy! Z tego co pamiętam, to oni nie byli agresywnie nastawieni. Może się mylę? Nie mam pojęcia. O kurde. Co tu się dzieje? Jakiś kryt? Ale ja tu robię rozpierdziel, nie? O kurczę. Powiem wam wprost, tego się nie spodziewałam, że taki będziemy tutaj robić rzeźnie. Myślałam, że oni mnie nie będą atakować. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. A jednak... Jednak mieli inny plan co do mnie. Wiecie co, bo ja mam jakieś zwoje uzdrowienia chyba, nie? Leczenie lekkich ran. Ja mam sporo tych serafisów. Co to jest? Szczaw królewski, nie chcę. Pod dziewiątką chyba tak. No i dobra, będziemy się tym leczyć. Dobra, tutaj też byli bandyci po tej stronie. To przecież oczywiste. Wcześniej czy później musiało się tak zdać. Załatwię cię! Dzień dobry. Tylko jakbyście mnie tak nie okrążali, to by było dobrze. Jezus, co ja robię, nie? To będzie odcinek, który przejdzie do historii. Tylko dlaczego oni nie mają wytrychów? Wytłumaczy mi to ktoś? Pierwsze co, Rebi Czerep tu był. Jest mikstura prędkości kolejna. Miałam inne plany na ten film, ale wbiliśmy nowy poziom i jest całkiem przyjemnie. Myślałam, że to jest zawalona wieża. Stój, śmieciu! Co ty robisz, gościu? Okej. Okay. Sam tego chciałeś. To oznacza, że mogę tu wejść. Znaczy i tak wiedziałam, że mogę tu wejść, bo się da. Wow, tylko zapiszmy się, bo boję się, że spadnę. Nie wiem, czy tam coś jest, bo pamiętam, że w którymś gotiku było coś tutaj. Not today. Bro. Dobra. Ale tutaj jest ładny expik, ojejku. Jeszcze te pełzacze za chwilę. Wiecie, dużo ludzi uważa, że Gothic 2 zwykły jest zbyt prosty. I jest w tym jakaś prawda. Ile mam wytrychów? Bardzo mało. A w ogóle ten gulasz tekli, co on mi daje? 20 punktów trafień, jeden do siły. Będziemy to pili, jak już będziemy mieli wyuczoną siłę do 100. Bo już potem dalej się nie da. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie ma czego plądrować. Naprawdę? Klucz? Kto może mieć klucz? Pewnie Dexter. Nie wiem, ale jest fajnie. Dzień dobry. Dobrze, że nie strzelacie. Ajajaj, dobra, bo się dałam. Wiecie co, zrobimy odwrót, żeby się zablokowali mi na tym mostku, tak jak wcześniej. Bo to jest dobre bardzo miejsce do zabijania tych ludzi. Nie, proszę! Nie! Chryste! Dostałam expa? Pewnie nie. Dobra, parę bandytów w te czy we w te. Ja
Jak to obronisz? Pa, pa. Już walić te rzeczy. Gorzej, że mi dwóch spadło. No ale dobrze, mówi się trudno. Aż tak bardzo też o każdy exp walczyć nie będę, bo to jest chore. Miałam używać czarów do leczenia. Weźcie mnie skarczcie następnym razem. Tu gdzieś może będzie ten kluczyk, którego potrzebuję. Ktoś mnie bije chyba. To było bardzo dziwne. Okej. Wygląda na to, że tam tylko jeden tak jakby spadł. Tu jest jeszcze poszukiwacz. Dobra, bo tu był kufer, tylko pytanie, czy też potrzebny jest klucz. Nie, tutaj się otwiera normalnie. Ktoś mnie tutaj atakuje w tym miejscu chyba. Bo się muzyka dziwnie zmienia. Prawo, nie. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Okej, dobra. Złamałam tylko jeden wytrych. Chyba. Więc niech będzie. Czemu ktoś mnie tutaj goni w tym miejscu, to nie wiem. My tutaj w Nocy Kruka chyba przychodzimy z Gregiem, z tego co mi się kojarzy. Tu jest zepsuta tekstura. Wszystko się zgadza, no. Gothic pełną parą, ja nie wiem o co chodzi. Gdzie ja tu zajdę? Nigdy w życiu tutaj nie szłam. Chyba. Tu jest kolejna kopalnia. Tu są zamknięte drzwi. Możliwe, że Dexter ma tylko klucz. O kurde. Oła! O Boże święty! Nie wiem, zrobimy lewo, prawo. Nieumarłych się tutaj nie spodziewałam, powiem szczerze. Nie, proszę cię, nie. Fuck. Dobra, nie leczę się. Ej, tam ktoś umierał w tle, czy mi się wydawało? Dobra, tu się na szczęście drzwi zamkły. Masakra. Dobra, no muszę to otworzyć. Dobra, najpierw szkieletong. Ała. No, nie umarli jeszcze robią mi dosyć sporą krzywdę, trzeba przyznać. Nic tu nie ma. Ja nawet nie pamiętałam, że tutaj jest taka jaskinia. Ona tu zawsze była? Ja chyba nigdy tutaj po prostu nie byłam. O mój Boże. Fuck, dobra. Idę stąd na razie, bo... Przyszłam tu po pełzacze, a nie po jakieś szkielety. Może jeszcze tu dojdziemy do tego miejsca. No nie powiem, stanowią jakieś tam wyzwanie, całkiem spore. Fajne miejsce, naprawdę, bardzo interesujące, ciekawe, fajne. Dobra, miałam się leczyć czarami. Więc wykorzystam to. Póki jeszcze mi to cokolwiek daje.
Nie jest za ciekawie. Ale dobra, pogadamy sobie z Dexterem, ogarniemy sprawę. W ogóle poszukiwaczy wydawało mi się, że tu będzie więcej. Być może to jest błąd tego, że tutaj są ci bandyci. A nie powinno już tutaj być na tym etapie, już dawno powinnam się ich pozbyć. Lepiej było tu nie przychodzić. A, ty nie będziesz ze mną chciał rozmawiać. To nie. Gdzie ten bandyta? Czemu on nie żyje? Dobra, wiecie co, wczytam się, bo tego bandytę bym załatwiła najpierw, bo się jakiś błąd chyba wkradł do gry. Bo to było aż nadto bardzo dziwne. W ogóle byłam pewna, że z Dexterem to sobie porozmawiam. A tutaj jednak nie. To już mnie całkiem tak trochę, nie powiem, zdziwiło. Chyba Dexter będzie miał klucz do tej skrzynki tam w tej wieży. No dobra. Ogarniemy. O kurde, naprawdę, powiem wam, nie spodziewałam się takich niespodzianek w tym miejscu. Czekaj tylko! Natychmiast! Ja ci przystanę, Dexter. Ty i tak nie chcesz ze mną rozmawiać. Tak myślałam, że tańczysz na stole. Czemu ty masz... Lagę miał? Nie, kiepski, krótki miecz. Klucz do skrzyni Dextera. Czyli co, jego skrzynia jest w tamtym miejscu? Tak dziwnie. Tutaj się chyba tepnął ten bandyta, tak, który mi spadł na dół. I tutaj też, czyli mi spadło więcej niż jeden. No, więcej niż jeden zdecydowanie. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Dobra, trzech mi spadło na dół. Przynajmniej mam z nich rzeczy. Chociaż nie mam z nich expa, no ale dobra, niech będzie, już nie będę marudzić. Łodyga bagiennego ziela. Interim Sting. Tu jest kufer. O, na wytrych. Niedobrze. Myślałam, że może na kluczyk też. Dobra. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, jeszcze tam coś zostało, halo? Jak moje wytrychy do dupy, nie? Co mam za pierścień? Tak jest lepiej. Ile wytrychów? Jeden wytrych został. Niedobrze. Ale fajny exp się nam dzisiaj posypał. To mi się bardzo akurat podoba. Już myślałam, że nic tu nie ma. Dobra. To spróbujemy otworzyć jeszcze tą skrzynię tam na ten klucz. I chyba możemy wracać do Torlofa. Ewentualnie się prześpię dobę. Bo może być tak, że ci poszukiwacze się nagle tutaj pojawią, jak pójdę spać. I tak wiadomo, nam się nie odnowi zdrowie. Ale przynajmniej będzie kolejny nowy dzień. Spacerują tutaj? Nie ma ich. Jeszcze jest kopalnia. Z pełzaczami. To myślę, że pójdziemy najpierw tutaj, a później po tamtą skrzynkę. Ogarniemy jeszcze dzisiaj ten pancerz z płytek, bo na tym by mi w sumie zależało. Dzień dobry. Czy to już wojownik od razu, tak na wejściu? Niedobrze. Znaczy się niedobrze. Fajnie w sumie. Bo... Od razu będą dwie płytki. Tu nic nie ma. Mało tutaj tych pełzaczy.
Fajnie, podoba mi się, są te takie, te, jak, okej, dzień dobry, przepraszam. Nawet bryłka rudy. Podoba mi się, że są te takie żyły, jak w kopalni normalnie, tylko nie ma tych takich tuneli. I tu jest dużo bryłek rudy. Czy ktoś ode mnie chce bryłki rudy? Ktoś je skupuje? Nie wiem, czy jakbyśmy nie byli u Harada czeladnikiem, to on by ich nie chciał przypadkiem. Dzień dobry, panie pełzacz. Aj, dobra, dałam się trafić bez sensu. Nie wiem, czy uzbieram tutaj w ogóle wszystkie płytki. Coś mi świta, że chyba nie. A może? Nie wiem, nie pamiętam. No chyba nie, bo już stąd wychodzę, mam płytek 7. No tak, brakuje mi płytek z kolonii górniczej, nie? Tu byłam, tu już nic nie ma. 3 płytek nie mam. Skąd ja sobie mam je wziąć? Gdzie tutaj jeszcze są pełzacze w tej górniczej dolinie? Tam były te szkielety. No przeszłabym się tam, ale tam jest trochę naprawdę, no... One mnie bardzo biją jeszcze. Czy to ma więc sens? Bardzo wątpię. No dobra, ten kufer był gdzie? Nie tutaj. Tutaj otworzyłam. Tak, otworzyłam i w tym miejscu coś w ogóle chce mnie bić. Piła do drewna. Chyba, że tam na dole jest jakiś poszukiwacz albo coś w tym stylu. Nie wiem. Nie znam się, zarobiona jestem. I w ogóle tutaj zawsze jest taki dźwięk jakby teleportacji. To też jest bardzo zawsze takie dziwne. Dobra. Tak jak myślałam, mamy to, co chcieliśmy, czyli nic specjalnego. Dobra, wydaje mi się, że to są tak samo w ogóle wszyscy poszukiwacze już. Ich tutaj normalnie jest więcej. Ale jako, że... Tędy może nie będziemy schodzić. Ale aktualnie jest ich tylko 2 tutaj było. Chyba, że w Nocy Kruka jest ich więcej, a normalnie jest ich tylko 2. Bo to też jest możliwe. Wbiliśmy nowy poziom i teraz tak, chciałam się nauczyć rogów cieniostwora i może rogów smoczego zębacza, bo jest ich tutaj sporo, a to będzie sporo warte. Tak mi się kojarzy. Przejdę się jeszcze tutaj, może jakiś poszukiwacz postanowił tutaj zabłądzić, czy coś w tym stylu. Chociaż już tutaj chodziłam i nic takiego się nie wydarzyło. Możemy spróbować iść do Torlofa, jak nie, no to albo popsułam zadanie, albo musimy trochę odczekać i oni się tutaj dopiero wtedy pojawią. Sam tak mówiłem. Ode mnie nic. Płytek mam trochę za mało, więc mi to nie pomoże zrobić aktualnie zbroję. Ale może Torlof będzie dumny ze mnie. Nie musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z gór. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. Dobra, udało się, fajnie. Gulasz. Musimy iść do Sagity. Myślę, że można by było w kolejnym odcinku. Sekstans, krwawe puchary, kusza, bandyci. Trochę mi zalega jeszcze tych zadań. W ogóle ile jest warta jedna płytka? 50. Że ja mam lepiej. Ale na pewno ich nie sprzedamy za 50. Trzeba po prostu słuchać. Nie wiem. Wiecie co? Zrobimy jeszcze trochę dłuższy film, bo jeszcze bym chciała jednych bandytów machnąć. Do przełęczy, do miasta portowego. Wow, ale zlagowało. Dobra, nieważne. No i chciałabym iść do tej latarni morskiej. Wybić, bo tam potem jeszcze trzeba będzie się znowu zresztą wrócić. W ogóle trochę słabo, że ten teleport akurat teleportuje mnie tutaj właśnie na dół. I w ogóle przypomniało mi się, że jak już byliśmy w okolicy tego miasta portowego, w sensie tam, gdzie nas wyrzuca teleport, to przydałoby się iść jeszcze gdzie indziej.
Mianowicie na tą wysepkę, gdzie jest Skip. Przynajmniej on tam powinien być chyba. Chyba, że go tam nie będzie w tym, bo nie ma w sumie Grega w ogóle. Nie ma w ogóle tutaj przecież piratów. Może go tam w ogóle nie ma, jest puste. Nie potrafi niczego zatrzymać. Nie pamiętam, bo nie grałam nigdy. Ktoś musi pracować. Tutaj też właśnie u góry będzie myśliwy i może on mnie też nauczy rogów. Bo rogów uczył mnie też ten Gan, ale jego już nie ma tam, gdzie był wcześniej. Panie poszukiwacz. Na pewno się poddam, do widzenia. Coś cię ciśnie i dusi, tak wiem. Zauważyłam, że nie mogę spać. Bo mnie koszmary dręczą. Tam nie byli też bandyci na dole przypadkiem? Nie zostawiłam tam czegoś? Możliwe, że byli. Sporo tutaj jest takich miejsc, które zostawiłam niedotkniętych. No tutaj to już w ogóle żeśmy nie byli. I teraz tak, tu są bandyci i oni z łuku walą i to trochę boli. Ale już mam teraz lepszą ochronę przed pociskami, więc może być dobrze. Rozerwę cię na kawałki. No jest jakoś w miarę przynajmniej. Dobra, tylko tu jest łucznik. Jeszcze. O Boże, ale oni biją mnie. Nic z tego nie będzie chyba. No jasne, że nie. Co oni tak biją? To jest normalne? No to jeszcze się przejechałam na koniec odcinka. Cudownie się bawię. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć w tym miejscu i chyba pozwiedzamy sobie te tereny, bo jeszcze tu nie byliśmy. Ewentualnie pójdziemy do Sagitty, bo w sumie bym chętnie do niej poszła. Więc niepotrzebnie przychodziłam tutaj, to jeszcze musi zaczekać. Weźmiemy się, teleportniemy do majątku ziemskiego. No jeszcze do Sekoba możemy iść, bo tam słyszeliśmy, że jakaś niezła wiksa się dzieje. Dobra, tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Dzisiaj sporo było wybijania bandytów i poszło naprawdę gładko, więc zdziwiłam się, że z tymi tak nie poszło. Ale bywa z tym różnie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was już ten film i słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!